A teraz już obiecana rozmowa na temat dopingu. W studiu w Warszawie dr Jarosław Krzywański, członek Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego Centrum Medycyny Sportowej. Witam serdecznie. Dzień dobry. A w studiu we Wrocławiu jest pan Marek Plawgo, sprinter i płotkarz. Witam pana serdecznie. Witam, dzień dobry. Najpierw pytanie do pana Marka. Czy to jest koniec pewnej ery w lekkiej atletyce? Nie, to jest wieczny pościg. Mieliśmy już kiedyś przecież Bena Johnsona i chyba najgłośniejszy skandal dopingowy do tej pory, bo odbieraliśmy złoty medal olimpijski. Więc to myślę, że to jest dopiero początek nowego, bo pokazuje, że łapiemy na najwyższym topie. Światowe największe nazwiska, nie ma nikt taryfy ulgowej dla dopingu i to jest chyba najbardziej pozytywny aspekt tej informacji, która dobiegła do nas w niedzielę. Czyli to nie była czarna niedziela lekkiej atletyki, tylko to była radosna niedziela czarnej atletyki, bo czarne owce zostały wykluczone. Czarna niedziela dla wszystkich włodarzy światowego sportu, bo to oni będą musieli teraz jakoś przełknąć tę gorycz i ten problem. Problem na pewno marketingowy, problem wizerunkowy, ale dla zawodników, którzy biorą czynny udział w tym sporcie, którzy rywalizują i chcą rywalizować według zasad fair play i czystości, to jest jak najbardziej pozytywny oddźwięk. Panie Jarosławie, z tego, co tłumaczą się winowajcy, a w szczególności Tyson Gay czy Asafa Powell, oni mówią, że oni nie wiedzieli. Oni po prostu dostawali jakieś odżywki. To jest takie tłumaczenie, które zawsze słyszymy, ale można dawać wiarę tym tłumaczeniom. Oni po prostu mają menedżerów, mają swoich opiekunów, lekarzy, którzy dają im różne rzeczy. Oni nie muszą wiedzieć, co tam jest. No zdecydowanie gdzieś tam ten system zawiódł, skoro w ich organizmie znalazły się substancje niedozwolone, zabronione w sporcie. Natomiast no, my musimy troszeczkę poczekać jeszcze, aż analiza tych próbek B i oficjalnie zostaną ogłoszone nazwy substancji, które znaleziono w ich organizmie. Mówi się o substancji, która się nazywa oksylofryna, substancji, która jest z grupy środków stymulujących, pochodna amfetaminy. Owszem, są suplementy diety, które zawierają tą substancję, można je nabyć, są one deklarowane nawet na etykiecie tego opakowania, tego suplementu. No w głowie nie mieści mi się, że sportowcy tej klasy, mając na pewno wysokiej klasy, dobrze zorganizowany zespół medyczny, nieświadomie zażyli zabronione substancje. Gdzieś tutaj jakieś drugie dno pewnie jest. Czyli dla pana te tłumaczenia to jest tylko próba ucieczki przed odpowiedzialnością? No to reguluje bardzo dobrze Światowy Kodeks Antydopingowy, który już wiele lat temu ukrócił tego typu tłumaczenia, regulując to zapisem, że sportowiec sam bierze odpowiedzialność za substancję, która znajdzie się w jego organizmie, niezależnie od drogi podania, miejsca, czasu. On musi wiedzieć, co bierze. Szkolenia antydopingowe, akcje uświadamiania są w tej chwili przez Światową Organizację Antydopingową tak szeroko zakrojone, że nieświadome zażycie zabronionej substancji to jest w tej chwili mało prawdopodobne. I wracamy do pana Marka we Wrocławiu. Proszę powiedzieć, jak to jest? Czy kiedy pan śledzi zawody sportowe i nagle pojawia się jakiś bardzo dobry wynik kogoś, kto nie miał wcześniej najlepszych albo miał na przykład słaby sezon i nagle ma dobry sezon, czy panu się zapala jakaś lampka w głowie, że tutaj coś może być na rzeczy? Czasami się zapala i myślę, że im więcej będzie takich sytuacji, jak miała miejsce w tą niedzielę, tym częściej, nie tylko mnie, ale też przeciw temu kibicowi, taka lampka się będzie zapalać, bo dalej powstają pytania i ludzie mnie pytają, a co z Boltem, dlaczego jego nie łapią, skoro on wygrywa o 0,2 sekundy na 100 metrów, co jest przepaścią wynikową zawodnikami, którzy jak się okazuje, jak jeden, wszyscy wpadają na środkach dopingujących, no to jakim cudem jego skala talentu może być aż tak olbrzymia. On jest czysty, on ten system doskonale przechodzi, więc no, nie możemy tu wymieniać jego nazwiska i jego oczerniać. Aczkolwiek wszystkie agencje informacyjne od razu donosiły, że to nie jest Bolt, bo wszyscy spodziewali się tego nazwiska, więc ta lampka się zapala. Ale jeszcze uzupełniając do odpowiedzi doktora i tej świadomości, nieświadomości, to nie są juniorzy, którzy zaczynają swoją przygodę ze sportem. My nawet na przeziębienie, gdy przychodzimy do apteki,
leki, bierzemy podstawowe leki, pytamy się farmaceutów o leki z listy niedozwolonych. Nie zostawiamy nawet jakiejś otwartej wody, jak bidonów w zasięgu, gdzie ktoś mógłby mieć do nich dostęp. Ta ostrożność po prostu już jest w naszej krwi i ja nie wierzę, że skoro zawodnicy na średnim poziomie doskonale tego pilnują, to zawodnicy na najwyższym, na szczycie tej lekkoatletycznej piramidy w jakikolwiek sposób urągają tym takim podstawowym zasadom bezpieczeństwa i dopuszczają coś takiego, że w jakikolwiek sposób nieświadomie mogą przyjmować jakieś substancje. Ale zaraz, to z tego co Pan mówi, to ta piękna idea sportu gdzieś nam zupełnie znika, a sportowcy pilnują, żeby nikt im do bidonu nie dosypał jakiejś niedozwolonej substancji. No to jest tak, często na zawodach, gdzie jesteśmy międzynarodowych, gdzie jest rzeczywiście bardzo dużo ludzi, no to bardzo często pijemy wodę z nierozpoczętych butelek, gdy ją zostawiamy na jakiś dłuższy okres czasu, no najzwyczajniej w świecie każdy z ostrożnością ją wyrzuca, otwiera następną. To jest walka i często jest tak, że gdy na stadionie jest około 200 osób, zawsze może być ktoś, kto to zagra nie fair. Tak samo jak z dopingiem. Każdy chce wygrać w czysty sposób, ale znajdują się ludzie, którzy robią to w sposób nielegalny. I tak samo jest w społeczeństwie. Mamy złodziei, mamy policjantów, mamy paserów, ludzi, którzy fałszują pieniądze. Każdy w jakiś sposób próbuje osiągnąć swój prywatny zysk kosztem innych i niekoniecznie legalny sposób. Pan wspominał Usaina Bolta. Był przypadek takiego sportowca, który bardzo długo były podejrzenia, ale uważano, że jest czysty, bo przechodził wszystkie testy, Lars Armstrong, a potem sprawa wyszła na jaw. Rozumiem, że te doskonałe wyniki Usaina Bolta dla Pana mogą być powodem do różnych domniemywań? No możemy sobie tutaj mówić o domniemywaniach, ale dopóki nie ma jakichś niezbitych dowodów, no to nie możemy oczerniać nazwiska, które jak widać w tych wszystkich testach dopingowych jest czyste, więc to, ale zostają takie myśli, na pewno jakiś taki niepokój, bo jednak to nie jest wyniki, które osiągał Bolt, to nie są wyniki, które w jakikolwiek sposób są nawet zbliżone do ludzi, którzy osiągali je na dopingu, więc to budzi pewien niepokój. To są wyniki o tak szalenie wielką przepaść lepsze, że no to na pewno gdzieś tam te pytania zostają. I wracamy do Pana Jarosława. Czy kontynuując ten wątek Bolta, istnieją, mogą istnieć takie środki dopingujące, które w tym przez to sito nie zostaną, które teraz jest stosowane, nie zostaną wykryte? No pewnie tak, natomiast no tutaj ten system antydopingowy, on sobie w jakiś sposób radzi z tym, że już jakiś czas temu wprowadzono zasadę, obowiązek, regulację, która mówi, że próbka moczu czy krwi jest przechowywana przez 7 lat i my mamy w tym... Zawsze można do niej wrócić. Można do niej wrócić. Metody detekcji, metody wykrywania tych zabronionych środków są coraz lepsze, wykrywamy coraz więcej substancji i już w tym roku były pierwsze wyniki, chociażby rywal z Białorusi, Tomasza Majewskiego, prawda, któremu wykryto doping sprzed kilku lat. Pozbawiono go złotego medalu Mistrzostw Europy z Barcelony. Tomek dzięki temu przesunął się na złoty medal. To jest ten mechanizm, który zadziałał. On pokazuje, że ta kara jest jednak nieuchronna i tutaj te możliwości rosną. No, świat sportowy zawsze był podzielony na tych ścigających i ściganych, prawda? I ci... Zawsze? Zawsze. Od czasu, kiedy jest antydoping, kiedy są kontrole, ci ścigani, no oni starali się być zawsze o krok przed tymi ścigającymi. Natomiast ten dystans tego biegu, on już się zdecydowanie skurczył i oni już czują. Ścigający są coraz bliżej ściganych. Tak. Ale wie pan, no, sport nie powinien być zabawą w policjantów i złodziei. No nie powinien, ale jest. No, taki jest świat, są wielkie pieniądze. No właśnie, pieniądze. Czy to nie przypadkiem przez pieniądze? Bo tak naprawdę sprawy dopingu to jest początek, to są chyba lata 70., prawda? Zaczyna być sprawa jakoś ważna. Wcześniej mieliśmy do czynienia ze sportem amatorskim. Ludzie pracowali jako, nie wiem, inżynierowie codziennie, a potem jechali na olimpiadę i biegli.
No to tak z tym sportem amatorskim w wydaniu Igrzysk Olimpijskim to pewnie troszkę wcześniej, ale w momencie, kiedy sport zaczął być źródłem dużych pieniędzy, dużych reklam, gdzie sportowcy są postaciami z pierwszych stron gazet, no zaczęła się walka o zwycięstwo za wszelką cenę. I tutaj ci, którzy się nie boją, sięgają po niedozwolone środki, chcą tego zwycięstwa za wszelką cenę, nawet kosztem swojego zdrowia czy życia, co pokazują przypadki z historii medycyny sportowej. I no, pewnie będziemy jeszcze jakiś czas mieli takie przypadki. Oby ten dystans między ściganymi a ścigającymi skracał się z każdym sezonem. Bardzo dziękuję. Doktor Jarosław Krzywański, członek Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W studiu w Warszawie, a we Wrocławiu ma pan Marek Plawgo, sprinter i płotkarz. Byli gośćmi poranka TVP Info. A my powoli żegnamy widzów jedynki. Pozostajemy oczywiście w TVP Info, a przed nami mnóstwo bardzo, bardzo ciekawych tematów. Proszę zostać z nami. Do zobaczenia.